13.30. Proszę Państwa, ja zacznę. Nazywam się Rafał Burski. Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj na tym spotkaniu. Ja jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich, który działa w Łodzi od lat, od 2004 roku. Natomiast ja służbę publiczną zacząłem w 1995 roku, od kampanii Tirynatory. Prowadzimy szereg różnych działań, ale na poziomie Łodzi angażujemy się ostatnio w taki projekt, bodajże już 8 miesięcy. Projekt debat poświęconych najważniejszym wyzwaniom i problemom też mieszkańców. Jednym z takich wyzwań robimy, to już jest właściwie 9. debata, robimy je od maja. Były tutaj spotkania poświęcone Radom Osiedli, były spotkania likwidacji tramwajów podmiejskich, były też spotkania związane z czynszami w mieszkaniach komunalnych, z Piotrkowską i jeszcze z kilkoma innymi tematami. Natomiast dzisiaj postanowiliśmy zaprosić do Łodzi naszego znajomego, bliskiego przyjaciela, który walczy z tematem reprywatyzacji od lat. Za chwilę go przedstawię. Natomiast chciałbym jeszcze na początku powiedzieć, dlaczego jest puste krzesło. Są tutaj pani prezydent Hanny Zdanowskiej. No oczywiście na wszystkie te debaty bardzo serdecznie zawsze panią prezydent zapraszamy, bo z mieszkańcami naszym zdaniem zawsze warto rozmawiać i słuchać ich głosu. Powiem Państwu szczerze, że do dzisiaj się nie doczekaliśmy na pozytywną odpowiedź ze strony pani prezydent. Być może, znaczy o czym to świadczy, nie wiem, Państwu już też zostawiam taką odpowiedź na to pytanie. Naszym zdaniem, no jest to dziwne. Powiem tak, że trochę tą debatą zostałem zainspirowany przez moją Magdę, moją żonę, która powiedziała mi, no słuchaj, robicie tyle tych debat, które są takie, które troszkę w takim złym świetle stawiają panią prezydent. Zróbcie jakąś debatę, która jest, na którą prezydent mogłaby przyjść i się czymś pochwalić, tak? No i wpadłem na taki w sumie pomysł prosty, że pani Zdanowska wszędzie opowiada, również w mediach prywatnych, nie wiem, TVN, w ogólnopolskich telewizjach, jest taki płynie taka informacja na całą Polskę, że Łódź sobie bardzo dobrze radzi z kwestią reprywatyzacji. Jest też taki dość, ja nawet go później zacytuję w pewnym momencie, jest taki specjalny tekst autorstwa pani Hanny Zdanowskiej. To się rzadko zdarza, żeby pani nasza prezydent pisała takie zwarte teksty publicystyczne. Natomiast jest taki tekst na portalu Wszystko co najważniejsze. Jak Państwo polecam cały ten tekst. I on się zaczyna od tego, tytuł jest Reprywatyzacja w Łodzi, blisko 100 prób wyłudzeń kamienic. I ja może go przeczytam, ponieważ pani prezydent nie ma, to oddam jej na początku głos. Państwu również będę oddawał głos, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o sytuację w Łodzi, to Państwo macie dużo większą wiedzę niż ja, czy tym bardziej kolega z Warszawy. Natomiast dla podgrzania jeszcze bardziej atmosfery, ja przeczytam dwa pierwsze akapity. Pani Hanna Zdanowska. Podczas mojej kadencji przekazaliśmy do prokuratury blisko 100 spraw dotyczących podejrzanych prób wyłudzenia kamienic. Proces jednego z takich gangów właśnie się rozpoczyna. Ale to nie koniec naszej walki. Mamy pod ruchą kilkaset kolejnych podejrzanych spraw spadkowych. Pisze pani Hanna Zdanowska. Po raz pierwszy zetknęłam się z problemem wyłudzenia kamienic wiele lat przed tym, jak ten temat trafił na czołówki gazet. To był 2011 rok. Przyszli do mnie mieszkańcy jednej z ludzkich kamienic z centralnej części miasta przy ulicy Tombuta 9. Prosili o pomoc. Okazało się, że nagle pojawił się właściciel ich kamienicy. Nikt jeszcze wówczas nie mówił o reprywatyzacji. Nie była to tak głośna sprawa. Nikt nie wiedział, że mamy do czynienia ze świetnie zorganizowanymi grupami, które z szukania rzekomych spadkobierców, fałszowania dokumentów i przedstawiania ich sądom uczyniły sobie świetny sposób na zarabianie. A ja nie przypuszczałam, że cała ta historia skończy się wielkim zatrzymaniem podejrzanych przez ówczesny CBS i powołaniem w Urzędzie Miasta Łodzi specjalnego zespołu detektywów. To tyle tytułem wstępu, jeśli chodzi o panią Zdanowską.
Z Twittera sprzed kilku dni jedyna reakcja na tę debatę pani Zdanowskiej była taka, że kiedy Janek Śpiewak poinformował o tym, że przyjeżdża do Łodzi i że będzie tutaj opowiadał o reprywatyzacji, pani Zdanowska na koncie twitterowym napisała, że ktoś pana, czyli Janka Śpiewaka, wprowadził w błąd, bo ona dzisiaj jest na konsultacjach z mieszkańcami na Bałutach o 17. No i wtedy my zareagowaliśmy z Jankiem na takiej zasadzie, że stwierdziliśmy, że czy powiedzieliśmy pani prezydent, że w takim razie, jeżeli ona ma dzisiaj o 17 te konsultacje, które notabene trwają maks 1,5 godziny z tego, co się dowiedzieliśmy z innych spotkań w innych częściach Łodzi. Zapytaliśmy panią prezydent, czy może, jeszcze pani prezydent na tym Twitterze zaprosiła naszego gościa do urzędu, żeby chciała opowiedzieć Jankowi, jak wygląda jej walka z reprywatyzacją. Więc my zadaliśmy takie pytanie pani Zdanowskiej, że może w takim razie, jeżeli nie może o 18.30, to możemy przesunąć termin debaty wcześniej, przed konsultacjami, które zaczynają się dzisiaj o 17, w których musi uczestniczyć, albo później, tak? Albo też zaproponowaliśmy zupełnie inny dzień, po prostu zaproponowaliśmy zmianę tego terminu, tak żeby pani prezydent miała możliwość pojawienia się tutaj. No niestety cisza, tak? Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, nie było żadnej reakcji, no i tak skończył się dialog w tym temacie. Dobrze, powiem tak, ponieważ nasz gość jest z Warszawy i musi dzisiaj wracać z różnych przyczyn do Warszawy, ma pociąg od rana już było, tak, ma pociąg o 20.33, więc debatę poprowadzimy dzisiaj wyjątkowo, normalnie ją robimy dwugodzinną do 20.30, dzisiaj do 20.00. Ja na początku poproszę, zadam kilka pytań Jankowi i poproszę, żeby przedstawił sytuację w Warszawie. Natomiast bardzo też bym Państwa prosił o to, jeżeli Państwo jesteście żywymi przykładami, jak wygląda to w Łodzi, żebyście Państwo po prostu przedstawili też swoje głosy i na ile faktycznie ta opowieść, która idzie w Polsce, że Łódź sobie bardzo dobrze radzi z reprywatyzacją, jest prawdą. Państwo będziecie sami mogli zaświadczyć dzisiaj, czy jest. Wszystko jest, to co dzisiaj się dzieje, wszystko jest nagrywane, proszę Państwa, na kamerę wideo, będzie jak wszystkie nasze debaty opublikowane na serwisie YouTube, więc też będzie można przekazać sąsiadom, znajomym, żeby obejrzeli tę relację z tej debaty w terminie późniejszym, bo nie wszyscy dzisiaj mogli być obecni. Dobrze, to tyle tytułem wstępu. Pierwsze pytanie, jakbyś Janek powiedział, dlaczego się w tą sprawę zaangażowałeś, w walkę z reprywatyzacją w Warszawie? Co się takiego stało, wydarzyło, że cię to ruszyło? Bardzo mnie to wkurzyło po prostu, co się dzieje w Warszawie. Ja bym chciał podziękować bardzo na wstępie za zaproszenie. Jestem bardzo ciekawy Państwa historii, doświadczeń, bo ja jestem z Warszawy, jestem radnym warszawskim, ale wszyscy wiemy, że apela reprywatyzacyjna to nie jest tylko Warszawa, to jest właśnie Łódź, to jest Kraków, docierają też do nas głosy z Poznania, wszędzie tam, gdzie są kwestie własnościowe nierozwiązane, tam pojawiają się przestępcy, tam pojawiają się grupy przestępcze, tam pojawia się ludzka krzywda i dramat osób, których państwo po prostu nie chroni, osób, które są pozbawione jakiejkolwiek opieki instytucji, czy po prostu lokatorów tych kamienic. Jeśli chodzi o warszawską reprywatyzację, to ja jakby zainteresowałem się tym w 2013 roku, pod koniec 2013 roku, tak jak zresztą pani prezydent Zdanowska tutaj w tym tekście powiedziała, no, ten temat bardzo długo nie mógł się z różnych powodów przebić do głównego nurtu, mało ludzi o tym mówiło, a jak się o tym mówiło, to mówiło się na zasadzie, że są, prawda, pewnie właściciele i ci właściciele są pokrzywdzeni przez państwo i teraz trzeba naprawić krzywdę tych właścicieli, właściwie nie tych właścicieli, tylko rodziców albo wręcz dziadków, a często pradziadków tych właścicieli, właśnie oddając te nieruchomości. Historia Warszawy i historia całej reszty Polski jest troszeczkę inna, bo jak wiecie państwo doskonale, Warszawa była całkowicie zrównana z ziemią,
i była odbudowywana za pieniądze społeczne, za pieniądze publiczne. Odbudowywana, ja już nie miałem tej przyjemności, ale był fundusz, chyba się nazywał Fundusz Odbudowy Stolicy. Pobierano taki podatek, można wręcz powiedzieć, który był nałożony na wszystkich pracujących mieszkańców Polski. On był przez 20-30 lat pobierany. Rozbierano domy całe, prawda, w Dolnym Śląsku, na ziemiach odzyskanych, żeby tą cegłę wysłać do stolicy i Warszawę odbudować. I to hasło, cały naród buduje swoją stolicę, można powiedzieć, że dzisiaj to trochę brzmi jak frazes, ale taka była prawda. Rzeczywiście wszyscy Polacy złożyli się na tę odbudowę i to stawia Warszawę troszeczkę na szczególnym, że tak powiem, szczególnie pokazuje tą niesprawiedliwość, która się wydarzyła. Ja się tym zainteresowałem w 2013 roku, nie od strony tak naprawdę kwestii lokatorskiej, kwestii mieszkaniowej, tylko od kwestii zabytków. Tak? Czyli to jakby pierwszy kontakt mój był taki, że w Warszawie, na Starym Mieście, na vis-a-vis, tuż naprzeciwko Zamku Królewskiego, powstaje jakiś biurowiec, najpierw wyburzono jakąś taką kamieniczkę i na tym miejscu zaczęto budować ogromnej skali biurowiec, który absolutnie nie pasował do tego, co na Starym Mieście powstało. Stare Miasto zostało odbudowane jako pewnego rodzaju wizja, prawda? To nie było odzwierciedlenie dokładnie tego, co było w 1939 roku, tylko to była wizja warszawskich architektów, którzy odbudowywali i odbudowali to zgodnie, tak się mówiło, przynajmniej z tym, co malował Canaletto, czyli taki nadworny malarz Stanisława Augusta. Więc to była pewna wizja XVIII-wiecznej Warszawy i tam nagle jakiś człowiek znikąd nagle buduje biurowiec, który w ogóle tam nie pasuje, to wszystko jest robione na niewiarygodną arogancją i w dodatku UNESCO, bo Stare Miasto jest wpisane na listę światowego UNESCO, nic o tym nie wie. I myśmy zaczęli drążyć ten temat i zaczęły wychodzić ciekawe sprawy. Po pierwsze wyszło na jaw, że razem z tą działką na Placu Zamkowym zreprywatyzowano fragment tunelu trasy WZ, który znajduje się pod spodem. Jakby wydawało mi się, że drogi publiczne naprawdę powinny być publiczne, tak? Po to budujemy drogi, żeby były publiczne. A tu się okazało, że władze miasta uznały tunel, uwaga, za samowolę tego planu. I że go nie ma w żadnych mapach, nie ma go żadnej ewidencji, więc w takim razie można go zreprywatyzować. No, paranoja. Potem się okazało, że pani, która dała zgodę na ten biurowiec, to jej syn projektował ten budynek, na który się buduje ten biuro. I potem się okazało właśnie, że nie zapytano UNESCO o zdanie. No więc my zrobiliśmy wielki ralan wokół tego i powiedzieliśmy, że to w ogóle grozi skreśleniem Warszawy z listy UNESCO. Trochę przesadzaliśmy, ale czasem trzeba trochę poprzesadzać, żeby zwrócić uwagę mediów i opinii publicznej na pewien problem. Zrobiliśmy konferencję prasową, no i zaczął się młyn. I wtedy odkryliśmy, że ten facet, który zeprywatyzował tą działkę, ma nie tylko tą działkę na Placu Zamkowym, najważniejszym miejscu w Warszawie, ale ma tych działek znacznie więcej. I okazuje się, że urzędnicy mu po prostu robią wszystko, żeby on mógł te działki odzyskać, w cudzysłowie oczywiście, i na tych działkach wybudować swoje apartamentowce. Więc sprawa była kolejna, była taka, że on przejął ogród jordanowski. Był ogród jordanowski, chroniony prawem, i nagle ten ogród jordanowski w dziwnych okolicznościach przestał być ogrodem jordanowskim i stał się placem zabaw. A place zabaw już nie są chronione tak specjalnie przez prawo. I on tą działkę na ten ogród jordanowski przejął i dzielnica mu chce pozwolić wybudować w tym ogrodzie jordanowskim apartamentowce. A potem się okazało, że jeszcze ma działkę, że jeszcze ma roszczenia reprywatyzacyjne do gimnazjum na ulicy Twardej. To jest samo centrum Warszawy. To jest jedno z najlepszych gimnazjum w Warszawie, jeśli nie najlepsze, teraz już nie ma gimnazjum, ale wtedy były i ono sobie bardzo dobrze radziło i ono służyło całej społeczności warszawskiej, bo było, ludzie z całego Mazowsza tam przyjeżdżali, bo było świetne połączenie, obok jest dworzec centralny, przyjeżdżały dzieciaki z całej Warszawy i z całego Mazowsza, żeby się tam uczyć. I urzędnicy postanowili zlikwidować to gimnazjum, żeby mógł oddać hektar działki na całym centrum Warszawy. A potem się okazało, że to nie koniec, proszę Państwa, że jeszcze ma działkę przy Pałacu Kultury, którą też chcą mu oddać władze miasta i umożliwić wybudowanie tam wieżowca. I to wszystko robił jakiś facet,
o którym nic nie wiadomo, nie wiadomo skąd on się wziął. Wszyscy mu po prostu uchylają nieba, wszyscy zachowują się wobec niego jak jakby byli po prostu na jego usługach. I to dosłownie wszyscy. Konserwator zabytków, burmistrz dzielnicy, wiceprezydenci, ale wręcz sama prezydent, bo to prezydent na koniec podpisywała te zarządzenia różne dotyczące sprzedaży tych nieruchomości, czy umożliwiających likwidację tego gimnazjum na przykład. I wtedy postanowiliśmy, i byliśmy bezsilni, pisaliśmy do miasta, apelowaliśmy, robiliśmy te konferencje, w ogóle głucho. Hanna Gronkiewicz-Waltz, warszawska Platforma Obywatelska, miała to absolutnie w nosie. No i zastanowiliśmy się właśnie, jak zwrócić uwagę mieszkańców i prasy na ten problem, bo w międzyczasie zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że ta reprywatyzacja tych gruntów publicznych, że te działki, prawda, i tak dalej, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Że tutaj jest przecież setki nieruchomości, które też są przejmowane przez nie wiadomo jakich panów, którzy nie wiadomo skąd się wzięli, którzy wcale nie są byłymi spadkobiercami, którzy nie mają nic wspólnego z tymi osobami, które przed wojną miały te nieruchomości, tylko w jaki sposób skupiły roszczenia, wyszły w posiadanie tych praw do tych nieruchomości i teraz przejmują nieruchomości na masową skalę. I to była naprawdę... Ja zdałem sobie sprawę, jaka jest skala tego, no, wiele miesięcy później. Tak? Znaczy, to było, to się wydawało, że jakby to była zmowa społeczna. Ja jestem socjologiem, istnieje takie w socjologii, w naszej nauce właśnie takie pojęcie zmowy społecznej, gdzie ludzie, ci co wiedzą, to wiedzą, ale siedzą cicho. I o tym wiedziało mnóstwo ludzi, bo z tego żyło bardzo, bardzo wiele osób. Z tego żyły kancelarie prawne, z tego żyli architekci, z tego żyli no, urzędnicy, jak się okazało, teraz również z tego mieli dobre życie, sędziowie i tak dalej. Więc myśmy postanowiliśmy nagłośnić tę sprawę i po prostu sportretować tego faceta. Nie mogę mówić jego pełnego imienia i nazwiska, bo z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że jest obecnie w areszcie we Wrocławiu. Ale wtedy jeszcze był bardzo szanowanym biznesmenem, który przyjaźnił się z szefem Opery Narodowej, który miał świetne kontakty towarzyskie i zrobiliśmy infografikę, taką mapkę, gdzie przedstawiliśmy jego powiązania z tymi urzędnikami warszawskiego ratusza i z tymi politykami Platformy Obywatelskiej. Tam jeszcze Julia Pitera pisała listy polecające dla niego. No po prostu jakiś... Dla nas to było niepojęte, że człowiek znikąd ma nagle takie kontakty. Co się okazało dużo później, co mogę jakby Państwu zdradzić. On brał udział w takiej aferze na początku lat 90. we Wrocławiu. I on był wśród osób, on nie został skazany za to, ale był oskarżony i musiał chyba z tego, co się orientuje, nawet uciekać z Polski, za to, że wyłudził pożyczkę, to były parę milionów dolarów. Na początku lat 90. to była jakaś gigantyczna forsa. I to jakoś tam się rozmyło, no ale rozumiem, że wrócił do Warszawy z tym kapitałem i zaczął go w twórczy sposób pomnażać. I myśmy zrobiliśmy tą infografikę, gdzie pokazaliśmy po prostu zakres, jakby skalę tego, jak on działał. No i nastąpiła, jakby tutaj było pewne zainteresowanie mediów i sprawa na chwilę ucichła. I wtedy stało się coś, co mnie osobiście bardzo cieszyło, co prawda później okazało się, że to nie jest aż takie fajne, mianowicie pan Maciej M. mnie pozwał. Pozwał mnie na drodze cywilnej, żądając odszkodowania, i na drodze karnej, czyli żądając jakby kary więzienia, bo to też polski kodeks karny ciągle przewiduje, że można za zniesławienie kogoś pozwać. I ten proces jakby dzięki temu procesowi, dzięki temu, że o tym się mówiło, ja ten proces w pierwszej instancji przegrałem, potem w apelacji wygrałem, ten proces jakby nadał tempa i brzmienia tej dyskusji o reprywatyzacji. Ale to był, tak jak mówię, sam początek, to był 2014 rok. Tu może postawię kropkę, bo okay. Wyczerpałem chyba dość twoje pytanie. To pytanie jest teraz takie, czy przed tobą, czy przed wami, w sensie mówię Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, były podejmowane przez inne osoby działania, bo wiemy o tym też takim tragicznym wypadku pani Joanny Brzeskiej, jakbyś mógł powiedzieć. No i to jest właśnie niewiarygodne, jak się spojrzy na to z perspektywy czasu, jak to jest możliwe, że w biały dzień porywa się człowieka z domu, jego domu, wywozi się go do lasu kabackiego, podpala się go, ginie kobieta, to był marzec 2011 roku, i jest cisza. I prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem samobójstwa. Jakby ta pani Brzeska tam pojechała, sama się podpaliła i jeszcze sprzątnęła kanister, tak? Po sobie, tak? No,
jak to jest prawdopodobne, jak to jest możliwe? Znaczy, jak jest możliwe, że prokuratura ukręca łeb takiej sprawie, nie zabezpiecza nagrań wideo, czy tam były, tam było, to nie jest tak, że w Warszawie nie ma kamer, nie zabezpieczyło billingów rozmów telefonicznych, co też jest standardową procedurą, nie znalazło i nie przesłuchali samochodu, który prawdopodobnie przewożono panią przez, nie przesłuchano dwóch głównych podejrzanych przez pół roku, chyba, jeśli ja dobrze pamiętam. Ale oprócz tego, że prokuratura tę sprawę ukręciła, to jeszcze mieliśmy do czynienia z absolutnym milczeniem ze strony mediów. I to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego, że to się działo w centrum Warszawy, to się działo na oczach wszystkich, można powiedzieć. Wszyscy na ten temat milczeli. I no, oczywiście... Ty znałeś te biuro? Nie. Ja zacząłem się interesować, tak jak mówiłem, pod koniec 2013 roku reprywatyzacją. W ogóle ten temat dla mnie wtedy... Ja też na swoje usprawiedliwienie dodam, że jestem dość młodym człowiekiem. Tak, czy pan może coś powiedzieć o tej znajomości, o tej walce pan Jolanty? Maciej Nowicak, Stowarzyszenie Bratnia Pomocy Łódź i Łodzi Warszawie jest właśnie właścicielem. Jolę Brzeską znałem jako naprawdę wielką działaczkę, poświęcającą się do końca temu, co robiła. Naprawdę była niesamowitą osobą i to, co ją spotkało, to może spotkać każdego z nas. No tak. Tyle mogę powiedzieć. No jeśli można w biały dzień kogoś po prostu w ten sposób zamordować i... Przeciwko Mandela też się zaczynają procesy takie, jak były przeciwko sobie. Tak, Władysławie, no tak, co was wykończyć finansowo. Działały organizacje lokatorskie. To absolutnie nie jest tak, że my byliśmy tutaj pierwsi, tylko myśmy po prostu, my nie jesteśmy, co tu dużo mówić, nie jesteśmy ofiarami reprywatyzacji, tak? To nie jest tak, że nas reprywatyzacja bezpośrednio w życiu dotknęła, tak? Myśmy się tym zainteresowali jako problemem, którym po prostu nikt inny się nie interesował. Organizacje lokatorskie tym zajmowały się. W 2010 roku wydały nawet taki bardzo duży raport u nas w Warszawie. O tym właśnie, konkretne kamienice, jak zostały przekręcone, co zostało zrobione, jak nie zostało, prawda? Jak spojrzycie, jak sobie czasem, prawda, są te zdjęcia Warszawy powojennej, no całe Śródmieście, północne szczególnie, było po prostu zrównane z ziemią. Chwilę, no co tutaj ma być reprywatyzowane, tak? A tutaj ta reprywatyzacja zaczęła się już w latach, w połowie lat 90. mniej więcej, zaczęto te budynki właśnie na Chmielnej, Nowym Świecie, Krakowie, Śródmieściu oddawać, tak? I właśnie te stowarzyszenia lokatorskie w 2010 roku no, opisały tą chwilę. Ani nie żądacie kosztów odbudowy tego. Te budynki w ogóle nie... To jest w ogóle też inna sprawa, że ta Łódź i Warszawa to jest trochę inaczej, bo u nas był ten dekret Bieruta, tak? Jakby dekret Bieruta jakby to wszystko komplikował, ale dekret Bieruta, jak się patrzy, to możemy o tym później popatrzeć, nie był dekretem, który miał służyć temu, żeby na masową skalę oddawać po 70 latach odbudowane przez państwo budynki. Tak? No, dekret Bieruta polegał na tym, że zostały znacjonalizowane nieruchomości. Za nie miały być wypłacone odszkodowania. Koniec. Tylko nie wypłacone nie odszkodowania. I zamiast wypłacić to odszkodowanie, które to jest w 100% wartości oczywiście, tylko tam powinien być odpowiednio tego, to zaczęto oddawać to w naturze, z czym łamano moim zdaniem prawo i... A propos odszkodowań. Jak jest w Warszawie na przykład z taką sytuacją, kiedy są kamienice, padły wnioski indemnizacyjne z zagranicy, tak? Odszkodowanie. I mimo wszystko, że padły te wnioski, że ludzie chcą odzyskać swoje rzeczy, to miasto też odsprzedało te kamienice już komuś wcześniej? Są takie przypadki? Odsprzedało czy oddało? Odsprzedało. Odsprzedało, oddało? Nie, znaczy miasto Warszawy akurat... znaczy tak, nie no tak, no, znaczy oczywiście zdarzało się tak. Te umowy odszkodowawcze, o których pan mówi, czy te umowy zawierane z państwami zachodnimi z w czasie PRL-u, kiedy spłacaliśmy po prostu obywateli państw zagranicznych, którzy zostawili tutaj swoje majątki, spłacaliśmy je węglem, gotówką i tak dalej, te umowy były w ogóle nie uznawane za obowiązujące przez warszawski ratusz. Oni uważali, że te umowy ich nie obowiązują. I nawet zamówiono specjalne ekspertyzy prawne, które miały być jakby podkładką pod to.
Ja ostatnio prowadzałem studentów na Karowej z Wydziału Socjologii. Tuż obok Karowej na tym Wydziale Socjologii jest budynek właśnie, który został w ten sposób przekręcony. Kanadyjczyk dostał odszkodowanie tam w latach 60. 70. Kamienica została oddana parę lat temu, tak? A my w Łodzi mamy przypadek, że ktoś chce odzyskać kamienicę, odszkodowanie dostał, też właśnie chyba z Kanady, z Jaracza 18, a budynek został kupiony przez obecnie właścicielem jest pan Religa, tak? Ja się mówię, nie wiem. Religa to rodzina tego pana Religa, tak? Nie, nie. A, okej, bo ja nie szczęście. I tu już to takich historii, takich historii raczej nie ma, tak? Znaczy u nas raczej tak, że nie było tak, że sprzedawano prywatnym podmiotom, raczej właśnie oddawano za darmo. No ja wiem, że tutaj debata miała polegać na tym, żeby pani Zdanowska mogła powiedzieć, co dobrego zrobiła, ale ja powiem tak tutaj ze strony naszej. Tak, proszę bardzo. Jak my to widzimy? My widzimy to tylko. Może pan chce usiąść tutaj. Będzie panu wygodnie, ale rozumiem, że pan reprezentuje mieszkańców i ma mandat do tego, żeby mówić na tych sprawach. To znaczy, ja mówię tak. Państwo, którym my się zajmujemy, podnieście rękę. To ma pan mandat, jak mam pasji. Proszę powiedzieć. Marcin Babrzyńczyk. Ja powiem tak. W naszym mieście niestety kamienice są oddawane przez panią Zdanowską pod byle pretekstem. Są oddawane w ręce ludzi, grup ludzi, którzy potem je po prostu czyszczą, niszczą, nawet zabytki. To jest dokładnie tak, jak pan powiedział. Mafia. Nie bójmy się tego mówić. Jest ich paręnaście osób, mają ileś spółek. Działają nie tylko na terenie Łodzi, bo działają na Śląsku, działają na Pomorzu, jest po prostu, mają wśród swoich, jakby tak można powiedzieć, odgórnych opieczników i sędziów, i notariuszy, i adwokatów. Jest ich naprawdę bardzo dużo. I działają także po przejęciu kamienicy, nawet zabytkowej, bez względu na to, czy jest to zabytek, czy nie. Nie zgłaszają niczego do konserwatorów zabytków. Zmieniają wszystko po swojemu, zmieniają strukturę budynków, ściany, zbijają sztukaterię. Tak jak tutaj wielu z Państwa na przykład demontowali stropy, że Państwo do mieszkania mogą wchodzić. A ten system polega na tym, że trafia się nieistotny zarząd, na chwilę pojawia się właściciel. Jakiś spadkobierca. I on figuruje na księdze wieczystej, jakby na to 2-3 miesiące i za chwilę idzie pozowa. No tak, bo jest rękomia ksiąg wieczystych i oni korzystają z tego obrotu kolejnego. I... Ale no, 2-3 miesiące niby ktoś figuruje, niby spadkobierca, potem on znika, a za chwilę już na kamienicy są oni. I takich kamienic w Łodzi jest ponad setka, na chwilę obecną. A ci panowie łącznie to mają w całej Polsce może 500-600 kamienic, na chwilę obecną co? Gdzie jeszcze mają jakieś miasto pozałodzą? Częstochowa, Rzeszów, Kraków. Dąbrowa Górnicza, niejaki pan Bożeczka. Okej, czyli do Warszawy raczej nie. W Warszawie też coś mają z tego sobie. Tak. Też mają potrafię. Znaczy tutaj jest, ten biznes jest na tyle, on tyle jest bezpieczny dla mafii, bo właśnie działa ta rękomia ksiąg. To jest taki, jeśli pan, państwo kupują kradziony samochód, nawet w dobrej wierze, nie wiedzą, że jest kradziony, to pan, jak państwa z kradzionym samochodem, to pan po zabiorą ten samochód, tak? Ale w przypadku mieszkań i nieruchomości, jeśli dokonano obrotu nieruchomością, to już bardzo trudno trzeba odzyskać tą nieruchomość, tak? Bo działa rękomia właśnie ksiąg wieczystych, że kupujący działał w dobrej wierze, że on nie musiał sprawdzać, prawda, skąd ta kamienica dochodzi. Dlatego te kamienice są odzyskiwane na słupu, słupy natychmiast sprzedają dalej i po prostu najczęściej nawet 2-3 razy się zmienia właściciel. Fikcyjne transakcje są zawierane i kamienica jest przeprana, że tak powiem. U nas jest to, że wiemy z urzędu miasta potocznymi drogami, od po prostu znajomych, którzy tam pracują, że pani Zdanowska zaplanowała sprzedaż jakichś 40% kamienic, które jeszcze są w zasobach miasta do 2020 roku, żeby to już posprzedawać. Tylko tutaj, ja nie jestem osobiście prawnikiem, ale ja nie znam żadnej podstawy prawnej, że jak mają państwo umowę najmu zawartą z miastem, to na jakim prawem jest ona przekazywana podmiotom prywatnym, tak? Ja nie jestem prawnikiem, ale ja nie znam takiej podstawy prawnej, która to umożliwi. Tak wygląda sytuacja. Wygrałem przetarg oficjalnie w Urzędzie Miasta na mieszkanie w komisji współwłasnej. 3/4 udziałów miała gmina. Przetarg zaczął się 25 marca.
w czerwcu cały udział miasta został sprzedany w takiej właśnie spółce. W sierpniu dostałem informację, że już ta umowa nie będzie przedłużona, pomimo że powinna być przedłużona zgodnie z umową z miastem. Przegrałem 2 instancje w sądzie, to jest pismo, które dostałem tydzień temu, że mam 7 dni na to, żeby opuścić mieszkanie. Ja naprawdę, jeśli pan zawiera umowę z miastem, to ma pan ekspektatywę tak zwaną, ma pan roszczenie wobec miasta, a nie wobec osoby prywatnej. Oni pani mogą pana przekazywać jak przedmiotu kolejnym sprzedającym. Muszą państwu zapewnić lokal. Miasto powinno mu zdać zapłacił za to mieszkanie. Czyli jeżeli jest umowa z miastem zawarta, to miasto powinno zabezpieczyć lokal. Powinno zaoferować lokal zastępczy. Mówię, jedno z uprawnieniem do lokalu socjalnego, drugie bez uprawnienia. Najpierw było ten sam przedmiot i ta sama osoba, tak? Pani prezes Ewelina Zawadzka, prezes Stowarzyszenia. To jest normalne. I pana też mamy tutaj obecnego. Wyrok z 2011 z uprawnieniem do lokalu socjalnego, a z 2017 po zmianie właściciela bez uprawnień do lokalu socjalnego. I to jest też taka sytuacja, sąd w tej samej instancji, tak? Sam sąd może zwyrokować W tej samej sprawie zupełnie odrębnie. Takie niestety mamy sądy. No sądy, no czas najwyższy na zmianę, wypieczyć te sądy. Znaczy problem jest taki, że tak naprawdę miasto nie jest właścicielem tych nieruchomości. Miasto jest zarządcą nieruchomości. Te nieruchomości mają prywatnych właścicieli, pisanych w księgach wieczystych. Nie ma wszystkich umowach. I miasto tak naprawdę zawiera umowę. Miasto popełnia błąd. Miasto nie ma prawa tak naprawdę wynajmować nowym lokatorom mieszkań, które są prywatne. To jest prywatny zasób. Tyle, że miasto może je przejąć, jak w ramach zasiedzenia, majątki opuszczone po niemiecku, spadki nieobjęte kodeks, prawo spadkowe roku 1946, tylko miasto nie chce zainwestować w procesy sądowe. Czyli nie chce zainwestować wnioski o przyjęcie własności. To jest przykład Krakowa, Rzeszowa, Lublina, całej Małopolski tak naprawdę. To są majątki pożydowskie i poniemieckie. Z tym, że w Łodzi, żeby było śmieszniej, dekret poniemiecki był stosowany, ale nie był stosowany. To znaczy formalnie Łódź była objęta dekretem poniemieckich opuszczonych, ale faktycznie władze miasta nie dokonały wpisów do ksiąg wieczystych, co dokonały władze Warszawy, bo księga wieczystych w Warszawie własność miejska, czy tam gmin, wisi. I to jest problem tak naprawdę niewykonania paru ustaw, paru dekretów z lat 40. I pytanie, czy znajdzie się siła, która wymusi albo nakładkę ustawową, lex specialis, albo przymusi wykonanie tamtych aktów prawnych. No to chyba ja mieszkałem w kamienicy prywatnej, mieszkam w tej chwili w kamienicy prywatnej w zarządzie sądowym, tak? Moja rodzina ma udziały w kamienicy dumnej, w przypadku piersami, tak? To jest także w zarządzie sądowym. To jest także taki myk. Są zarządy sądowe niektórych nieruchomości. W ten sposób się wyprowadza majątek publiczny tak naprawdę. Szczególnie się władza w Krakowie. To jest jakaś 1/3 Krakowa została po prostu wyprowadzona. Ale w jaki sposób? Czy to jest tak? Skoro jest księga wieczysta i taki właściciel, no to szukamy osoby, która ma minimum zbliżone nazwisko. Nieważne, czy mieszka tu, czy tam. Przeprowadza się pozwolenie spadkowe zazwyczaj na Ukrainie. Ze względu na to, że jest uproszczona procedura spadkowa lub też w Kanadzie albo w Stanach Zjednoczonych, po czym te dokumenty legalizuje się w konsulatach generalnych. W przypadku Ukrainy na Hama robi się tłumaczenie tłumacza przysięgłego i się zanosi do polskiego sądu.
które dokonuje zmian księgowej czystej. Czyli po prostu się tworzy do tożsamości fikcyjnej. Tak, znaczy wykorzystuje się osoby, słupy, tak? W ten sposób to jest osoba. My się nie powinniśmy mówić imieniu nazwisk. Ja nie wiem, te nazwiska mi niewiele mówią, ale więc... U nas w Łodzi mamy kogoś takiego, Anton Tarasow. Z Ukrainy. Z dużymi powiązaniami na Ukrainie. Właśnie w ten sposób przejmuje wiele rzeczy. Dobrze, a co odpowiada pani Hanna Zdanowska, kiedy państwo wchodzicie z nią w dialog? Pani Zdanowska najczęściej nie wchodzi w żaden dialog. Tutaj mamy państwa ze wschodnie. W momencie, kiedy kamienica została sprzedana, już w trakcie sprzedawania, prosili i pisali do pani Zdanowskiej pisma, nie dostali żadnej odpowiedzi. Chociaż było kilka pism. Składaliśmy nawet wnioski do kolegium odwoławczego, żeby uzyskać jakąś odpowiedź. Po 3 latach. Stowarzyszenie powstało kiedy? Jako stowarzyszenie Brat na Pomoc działamy od 1,5 roku, tak? Ale wcześniej działaliśmy po prostu tak luźno. Pani Zdanowska jest otoczona dziennikarzami, nikt nie potrafi pisma napisać. A jak widzi Marcina, to ucieka. ale faktycznie, nie było, myśmy mieli też gotowe rozwiązania, przećwiczone rozwiązania, to pan mówi o tym spotkaniu nieobjętych, prawda? Ta historia z tymi kuratorami, co mieli 120-130 lat. No to jest jasne, że jak w takiej sytuacji, to spadkobiercą jest Skarb Państwa, tak? Znaczy, że o jakich kuratorach osób 130-letnich my w ogóle rozmawiamy. Sytuacja w Warszawie była trochę inna, ale jest naprawdę bardzo wiele narzędzi prawnych, które można stosować, żeby bronić majątku publicznego. Tak, też zasiedzenie, tak? Majątki te, tak jak pan powiedział, majątki poniemieckie przepadały z ustawy na rzecz Skarbu Państwa. Więc jest cała ogromna kategoria wielkich zasług, które powinny być po prostu załatwione. No, tak, i to wymaga tylko dobrych prawników. I to wymaga woli, żeby przeprowadzać te postępowania w sądzie. Czyli jako adwokat diabła pracowaliśmy z ludźmi, którzy byli w Urzędzie Miasta w planach prawnych. To wymaga zainwestowania pieniędzy niestety. Miasto musi opłacić koszty sądowe każdej kamienicy z osobna. I to nie są małe pieniądze tak naprawdę. Jaki to jest rząd wielkości na całą kamienicę? No jeżeli kamienica jest warta koło bańki, od miliona, tak? To wszystkie koszty sądowe, to może być nawet 20 tysięcy, czy ponad 20 tysięcy. To 10 kamienic, 200 tysięcy. Przepraszam, ale to jest na dzień dobry, tak? Potem są ogłoszenia prasowe, bo trzeba spadkobierców znaleźć. Bo miasto twierdzi, że spadkobierców nie ma. Tu jest problem tak naprawdę tego, że nie wykonano do lat 50. dekretów, po czym to cała się rozmyła. I dzisiaj tak naprawdę kamienicę jest bardzo łatwo ukraść, po czym po ukradzeniu kamienicy można wyłudzić od miasta pozostałe udziały, jeżeli miasto ma udziały, bo ma często udziały kamienica. Jest problem w Łodzi aktów notarialnych z lat wojny, gdzie złodzieje fabrykowali dokumenty, kradnąc kamienice żydowskie. Tak? To jest końce Jaracza, wschodnia, Włókiennicza. Tak naprawdę to jest problem ogólnopolski tak naprawdę. No dobrze, ale państwo jako państwo nigdy, rozumiem, że systemowo nie wzięło się za to. Państwo jako państwo wydało 4 lub 5, jeżeli dobrze liczę, aktów prawnych, ale systemowo nie dokonało zmian w księgach wieczystych. A ja tu poruszę jeszcze jedną rzecz. My jako stowarzyszenie pomagamy nie tylko lokatorom, właścicielom też. Właścicielom na tej zasadzie, że mamy na przykład w Łodzi kamienicę na ulicy Wysockiego. Bezpośrednio zarządza tą kamienicą spadkobierczyni osób, które tą kamienicę budowały. Ona mieszka tam od urodzenia i była tam zawsze. Część tej kamienicy we własności miało miasto. Pani wystąpiła z wnioskiem do miasta o odkupienie tej części kamienicy, żeby z powrotem mieć już całość. Niestety miasto nie pozwoliło jej na prawo pierwokupu i odsprzedało. Pani Zdanowska zdecydowała, że zostanie to sprzedane znanemu w Łodzi czyścicielowi. Więc w tym momencie trudno, ja tu przyszedłem po to, żeby właśnie pani Zdanowskiej zadać pytanie, dlaczego takie rzeczy się dzieją. Akurat tą właścicielkę dobrze znam. Lokatorzy, którzy mieszkają w jej kamienicy, żyją z nią po prostu jak jedna wielka rodzina.
i oni by chcieli dalej tam mieszkać, ale w tej chwili, kiedy miasto sprzedało te udziały uczestnicielowi, oni wszyscy są już praktycznie na wylocie. Który to był rok, kiedy sprzedało? Teraz. 2016, tak? Tak, teraz w tym roku. 17. To się toczyło przez 3 lata, żeby ta pani wykorzystała prawo pierwokupu jako spadkobierca. A jakie było tłumaczenie miasta? Nie było żadnego. Wstrzymali na jakiś czas. Jeszcze wtedy był pan Jabłoński wiceprezydentem, tak? A później po prostu nagle się okazało, że tamten pan Stys jest już właścicielem. A czy media łódzkie ten temat poruszały? Poruszały. Nawet ostatnio u tej pani z domu był pan Krzysztof Zając z Ekspresu Ilustrowanego, też będzie artykuł na ten temat. Ale rozumiem, że bez rezultatu, w sensie, że władza urząd miasta nie reaguje, tak? Właśnie dzisiaj dostałem SMS, że tam był pan Krzysio, także podejrzewam, że niedługo. No my znamy, a tutaj się znamy, tutaj z redaktora, bo nas wspierali. A proszę się, że pan Krzysio to jest ten czyściciel. A Janek, jakbyś mógł powiedzieć, jeszcze na chwilę się cofnę do Warszawy. Co się w ogóle działo, że przez tyle lat media tym tematem w ogóle się nie interesowały, albo w marginalnym stopniu się interesowały i w pewnym momencie wybuchło to wszystko? No ja do końca sam nie wiem, tak? To nie jest tak, że mam odpowiedź. Na pewno była bardzo taka, no właśnie taka narracja opowiadana z perspektywy tych właścicieli, tak? Że jakby tutaj państwo jest paserem, państwo ukradło, państwo coś tam, naprawiamy stare krzywdy, tak? I to jest oczywiście jedna odpowiedź. Druga odpowiedź jest taka, że po prostu media też są elementem pewnego układu towarzysko, tak, trzymającego władzę, że tak powiem, która no jakby, no ilość nazwisk, znanych nazwisk, które się przewija w tej aferze, i tu znanych nazwisk jest medialnych, no jest naprawdę nieprawdopodobne, tak? Mówimy o ludziach, którzy są na kluczowych stanowiskach w telewizjach, w gazetach. Mówimy o najbardziej wziętych prawnikach i tak dalej, i tak dalej. I to złodzi właścicieli są nawet prokuratorzy. No właśnie, więc jakby jeśli oni na tym korzystali, tak, jeśli oni w tym partycypowali, to mieliśmy trochę układ zamknięty, tak. Z jednej strony mamy media, które jakby dbają o to, żeby te sprawy nie wychodziły jakoś zbytnio na wierzch. Z drugiej strony mamy też to środowisko ERI, które na tym korzysta. I co tu dużo mówić, no gdyby w Warszawie rządził PiS, to może to by wyszło w trochę wcześniej, tak? Ale w Warszawie niestety rządzi Platforma Obywatelska i nie krytykuje się PO, tak? Bo przyjdzie PiS i nas zje. Powiem sobie słowo, jestem dziennikarz z Polskiej w Łodzi i tam sprawa kilka spraw, tak? Kamień jest sprawa kilku miesięcy. I tak jak panowie wspomnieli, rzeczywiście problem polega na tym, że dialog z mediami, tutaj w tym przypadku akurat powiedzmy prowizorem, tak? Pani prezydent jest taki, że tego dialogu nie ma. Na przykład rzecznik prasowy nie jest w stanie odpowiadać na pytania dotyczące właśnie tych spraw nasz dziennikarzy. Także my też mamy odczuwany jakby kontakt jakby zbieranie informacji w tych sprawach, bo nie ma skąd tego wziąć. Bo jakby tutaj dział, że tak powiem, byli dziennikarze nawet, którzy teraz pracują w Urzędzie Miasta jako rzecznicy, oni na maila naszego dodają po tygodniach dwóch, tak praktycznie, także to ten problem też się sam bierze, więc jakby brakuje tak naprawdę źródeł informacji, teraz tych spraw jest coraz więcej, bo się o tym mówi i nawet media, to nasza interwencja na ulicy Sosnowej, później się Telewizja Polska pojawiła już, Telewizja Ogólna Polska. Także powoli to się też medialnie udaje zrobić, ale powiem szczerze, że jest po prostu duży problem, bo nie ma współpracy. Ja też polecam jednak, znaczy to nie zawsze się udaje, ale każdy obywatel ma prawo do złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej, tak? To jest w teorii, oni powinni, znaczy urząd, czy każda jednostka, która jest finansowana z publicznych pieniędzy, powinien na dane pytanie odpowiedzieć i mają na to 3 tygodnie. I tylko w sytuacjach skrajnych powinni na takie pytania nie odpowiadać, tak? Więc my stosujemy to narzędzie dość często, ale często dostajemy odmowy i wtedy trzeba się z nimi iść do sądu. Ale też proponuję Państwu, jeśli mają Państwo tyle samo zaparcia, żebyście na przykład złożyli wniosek, tak, które kamienice, żeby przedstawić listę kamienic, które zostały sprzedane na przykład, tak, w ciągu ostatnich 10 lat, żeby opublikowano listę nazwisk osób, które te zostały sprzedane. Jakie kamienice zostały zwrócone, w cudzysłowie. To wszystko mogą się Państwo o to zapytać. I to jest, znaczy, my w Łodzi występujemy z takimi wnioskami, nasza szefowa już opracowała procedury konkretne. Ale nie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, tylko na podstawie artykułu 61 Konstytucji.
Aha, to ja, warto się powołać na tę ustawę o dostępie do informacji publicznej, bo oni nie mają... Nie, to konstytucja, bo tego nie lekceważą, a ustawa o dostępie... Nie, ustawa nie wystąpiła o udostępnienie informacji w sprawie lasu na Brusie, jego sprzedaży zapowiadanej deweloperom i dostałem odpowiedź w ciągu tygodnia. Nawet o, szybciej niż się spodziewałem. Ale nie, jako pozytywną, czy nie negatywną? Nie, no odpowiedź na wszystkie, zadałem pytania precyzyjne w punktach i na każdy punkt dostałem odpowiedź. Więc warto korzystać z tych narzędzi. Nie, ale zaraz kilka wątków, tak? Tak. Bo oczywiście konstytucja czy ustawa, no że ustawa bazuje na konstytucji, tak? I ona się tak opiera, jeżeli chodzi o dostępie. Tak, ale w przypadku, gdy bardzo dużo wnioskujemy o udostępnienie informacji publicznej, to tak jak pan śpiewak tutaj mówił, że urząd po prostu nam odmawia, tak? I to jest do sądu. Sąd administracyjny, oczywiście skarga na tak, a w kwestii samego tego wątku, jak tutaj wychodzi to medialnie w Łodzi, bo to są dziennikarze jakiś tam czas. Niestety, ale problem z Łodzi polega na tym, że jest są udawane akcje, że nasza Hania, że ta ludzka Hania coś robi, a wasza Hania... Dokładnie, wasza, udawane akcje. Proszę? Dokładnie, udawane akcje. Tak, udawane akcje, a wasza Hania jest ble. Tak? I im więcej wy, czyli tam inicjatywy warszawskiej dociskacie, tak, no to dopiero w Łodzi pojawiają się jakieś tam odniesienia, czy też nawet Urząd Miasta Łodzi, które oczywiście ma bardzo wybierać tutaj, bo wspomniane, on dopiero jakiekolwiek akcje czyni. Tak? Ale to są, to jest jedno, to są jedno, dwa, no to ikonografiki. Tak dobry jest IKEA, że mam wrażenie, że Hanna Zdanowska jest obecnie produktem marketingowym, a nie realnym politykiem. Jest jakby taką... Nie istnieje. Tak. Prawie, że nie istnieje, no bo nie istnieje na spotkaniach, nie istnieje w debacie, firmuje różne działania tak. swoją buzią, tak. a tak naprawdę według mnie jest częścią jakiegoś tajemniczego układu. Ale my mieliśmy dokładnie ten sam problem. Myśmy nie byli w stanie nigdy uzyskać od nich jakiejkolwiek odpowiedzi na cokolwiek. Tak samo zapraszaliśmy ją na spotkania, wysłaliśmy listy otwarte. Zero. Zero. Ale można, niedawno wyciągnęliście wypowiedź Hanny Gronkiewicz-Waltz sprzed kilku lat, kiedy ona powiedziała, że będzie jej zadaniem jako prezydenta oddawanie własności. Jak najwięcej własności, więc może jej się po prostu wypstało, może ona jest częścią takiego układu, który... Ale ja nie mogę, że tak powiem, to, że jest częścią układu, bo to wiarę nie jest, żeby nikt nas tutaj nie pozwał zaraz. No właśnie, powiedziałem może. To chyba nie ma specjalnie wątpliwości, bo jest jej historia osobista, prawda? Słynna kamienica Nowakowskiego 16, gdzie historia jest świetnie opisana, jak dokładnie została tutaj była mowa o tych fałszowanych aktach notarialnych w czasie wojny, dokładnie tak samo, tak, sfałszowany akt notarialny, przejęto kamienicę po żydowską, tylko sprawa się rypsła, bo żydowscy właściciele przeżyli jednak wojnę i prawda, donieśli do prokuratury po wojnie na tych nowych pseudowłaścicieli, tak? Ale wyjechali z Polski i ten przekręt dokończono, tak? Ale w sytuacji, w której najbliższa rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz, tak, korzysta na grabieży mienia w ramach, można powiedzieć, w ramach Holokaustu, co tu dużo mówić, tak? No to o jakim moralnym, czy ta kobieta umie odróżniać dobro od zła? Jaki ona ma moralny kompas do tego, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje? Więc czy ona brała udział, w sensie czy ona miała jakieś korzyści osobiste za tą całą reprywatyzację, czy trafiały na nie pieniądze, to jakby jest sprawa oczywiście bardzo ważna, ale być może po prostu to jest, po prostu ci ludzie są tak oderwani od rzeczywistości, tak żyją po prostu w innym świecie wartości, tak gardzą zwykłymi ludźmi, a w Śródmieście, no nie wiem, w Śródmieściu Warszawy mają być tylko bogaci, tak? Nie wiem, jak jest do końca w Łodzi, ale ogólnie mieszkania komunalne, tak, pani Gronkiewicz-Waltz kojarzyło się jej tak, że to jest syf malaria, lokatorów trzeba wyrzucić, wyremontować, prawda, zrobić remonty generalne i czy sprzedać apartamenty dla bogatych. I taki jest pomysł miasta na... Łodzi to się nazywa w poszczególnych kwartałach polega na tym, żeby wyprowadzić biedotę gdzieś na obrzeżu tak. Łodzi, a wprowadzić tam tylko osoby, które... No tak, ma nie. I to już ma pan uzasadnienie, dlaczego oni tak robią, sprzedają, bo oni sprzedając taką kamienicę, sprzedają się problemu, czyli was. Tak? Wy jesteście problemem dla tej władzy, tak? Bo wy nie pasujecie do nowego wizerunku, prawda, dynamicznej, nowej Łodzi i tutaj po prostu mają być tylko bogaci. No i taki jest ten projekt, tak? To są... To się nagra na początku. Chodziło troszkę o to, że miasto budowało tak też troszkę marketingowe chwyty na zasadzie
tego, że chcieli z Łodzi jakby pozbyć centrum Łodzi się tak zwanego marginesu społecznego. Mhm. Chodziło o ludzi, którzy nie płacą czynszy. Mhm. Chodziło o to, żeby pokazać, że Łódź jest miastem, w którym centrum jest tak ciekawe i powiedzmy bezpieczne. Bo tak. Problem jednak z bezpieczeństwem w centrum porównują do innych miast, tak? Mieszkają ludzie, którzy jednak nie mówią o biednych ludziach, mówią o ludziach z marginesu społecznego patologii, tak? I chodziło jako miastu, z tego co mi się wydaje, o to, żeby po prostu w taki sposób troszkę przykryć teraz te wszystkie problemy pod tym pretekstem. Ale jeszcze w kwestii medialnej powiem szczerze, że jest wiele mediów tutaj lokalnych, czy też ogólnopolskich, które się pojawiały teraz często, które jednak w dużej mierze sprzyjają po prostu obecnej tej rządzącej pani prezydent i tak naprawdę nie zajmują się tymi sprawami, którymi powinni, tak? Czyli sam widzę po tym, jak jeżdżę na takie spotkania, że jest bardzo mało dziennikarzy stacji prywatnych na przykład. Mm-hmm. Znaczy ja nie wiem, jak jest w Łodzi znowu, przepraszam, to za szczerzenie robię, ale w Warszawie no to wygląda tak, że wszystkie media prywatne, lokalne żyją z reklam deweloperów, a z drugiej strony z reklam Urzędu Miasta, tak? Jakby, jak nikt nie będzie przecież gryz ręki, która karmi, nie? I tak to niestety bardzo długo wyglądało, tak? W Łodzi zatrudniono po prostu dziennikarzy w Urzędzie Miasta. Przez to przestała istnieć lokalna gazeta łódzka. Prawie redakcja przestała istnieć, bo wszyscy pracują w Urzędzie Miasta. No, to też można teraz tu kupić wszystko. Rzecznik, biuro prasowe całe, to jest to są dziennikarze. Tak. I są tak zwane, ta metoda, to się nazywa obrotowe drzwi. Czyli po prostu ktoś, prawda, pracuje w Urzędzie Miasta, potem zostaje, przychodzi do deweloperki, potem pracuje, znowu wraca do ratusza i tak samo jest, jak widzę, z dziennikarzami. A z tym przenoszeniem ludzi na peryferię, to powiem, że u nas był jeszcze swego czasu był taki projekt, żeby ogromny kompleks pozakładowy na obrzeżach w Podbrzeziu, zakłady przybrzeźnińskie, zakłady Chemica, robić z tego jedną wielką getto, wprowadzić tam wszystkich najbiedniejszych. Tylko że my jako Stowarzyszenie Bratnia Pomoc współpracujemy jeszcze w Łodzi w ramach takiego czegoś jak Łódzkie Partnerstwo Pomocy w Sytuacji Wykluczenia i Bezdomności, tak? Przeciwdziałaliśmy trochę temu. Przecież tam, jakby tych wszystkich ludzi wyprowadzić, dopóki ci biedni mieszkają, bo nie wszyscy ci biedni są patologią, tak? Mieszkają razem z innymi lokatorami w budynku. Może wejść taki ktoś na przykład do sąsiada, słuchaj, pożycz mi 50, jak jest normalny, to ten sąsiad mu pożyczy. I ten przetrwa, tak? A do kogo pójdzie, mieszkając w takim getcie? No, jak ci dzieci będą tam chować, wzory. Znaczy, podstawą dobrej polityki społecznej jest to, żeby obok siebie mieszkały, prawda, różne osoby, tak? Żeby lekarz mieszkał obok robotnika, żeby pani, która sprzedaje w hipermarkecie, mieszkała obok urzędnika. Jeśli robi się monosfery, gdzie żyją, prawda, tylko biedni, tak? Tylko, to mamy od razu przepis na patologię. No to mam nadzieję, że do tego nie dopuścicie. Ale jeszcze dodam, bo to jest akurat na ten temat, mianowicie w czasach rządów SLD w Łodzi były takie pomysły budowania mieszkań komunalnych z galeocentrum, powstawały na Olechowie bloki. Niestety okazało się, że standard w tych blokach jest na tyle wysoki, a czynsze na tyle atrakcyjne, że głównie zamieszkały w nich osoby, które de facto nie powinny, miały na tyle wysokie dochody, żeby nie musiały korzystać z tych dotowanych mieszkań komunalnych. Nawet zdarzało się, że dziennikarze czy jeszcze jakieś inne osoby mieszkały, ale właśnie w czasach SLD był taki program komunalnych bloków pod miastem i teraz on został zarzucony na rzecz innego programu, który się nazywał Miasto Kamienic, czyli kamienice, które są w zasobach miasta, są remontowane, mniej lub bardziej. A teraz jest jeszcze wyższy poziom, czyli właśnie ta rewitalizacja, czyli wyprowadzanie całych kwartałów i tak naprawdę jest to... Wracają ci ludzie do tej rewitalizacji? Jeszcze to nie się zaczęło, ale już widać, że to nie będzie rewitalizacja społeczna, tylko... Ta rewitalizacja zrobi dobrze przede wszystkim firmom budowlanym, bo otworzy nowy front potężnych robót dla licznych firm i miasto nie myśli o tym, co się stanie już po wyremontowaniu. Ważne jest to, żeby to remontować, budować, a później jak to będzie ta tkanka wyglądała, to już nikt o tym nie ma pojęcia, a jak się pyta urzędników miejskich, to oni nawet tego nie wiedzą. Tak daleko w przyszłość nie wybiegają. To będzie tak, troszeczkę na ten temat było mówione, ale to tylko na zasadzie takiej, że urzędnicy rozmawiali z nami podczas rozmów Komisji Dialogu Obywatelskiego. Tak? No tak, było. Coś takiego istnieje. My też jako Stowarzyszenie do Komisji Dialogu Obywatelskiego do spraw polityki lokalnej należymy. Były rozmowy na ten temat, ale no, rzeczy, które są projektowane, to
Nie chcę nawet na ten temat mówić, bo jak zobaczycie później, jak to powstanie, to dopiero będziecie się zagłębiać. Ja mogę powiedzieć, jak wygląda rewitalizacja Księżego Młyna. Tam kilka mieszkań już zrewitalizowano i czynsze są tak wysokie, że ludzi, którzy pierwotnie tam mieszkali, nie stać na mieszkania w tych mieszkaniach, bo są bardzo wysokie czynsze. No tak, znaczy jest, na zachodzie robi się tak, że na przykład, prawda, że nie wiem, że się, już dzisiaj nazywa złotówka za złotówkę, nie wiem, w każdym razie, że jakby ktoś jest, że dostosowuje się czynsz komunalny do dochodu, a nie, że są sztywne widełki, prawda, tylko że i takiego komunalnego mieszkania może stosować osoba, która jest niezamożna, i również, ale zamożne osoby też mogą korzystać z mieszkania komunalnych, które one płacą wyższy czynsz. A w Warszawie przynajmniej jest tak, że co prawda sztywne widełki. Jak ktoś zarabia więcej niż tam 2000 zł, to już na mieszkanie komunalne nie ma szans i musi na rynku wynajmować. A praktycznie wszyscy zarabiają, jak się liczy te dwie czy trzy osoby, które nie są w rodzinie, te więcej 2000, więc mieszkania komunalne nagle okazuje się, że są dla osób, które no, teoretycznie nie wiem, po prostu nie pracują i nie mają żadnych. Albo na emeryturach. Albo na tego. I zrewitalizowane mieszkania stoją. No nie wszystko. No to jest. To jest. No nie wszystko. Północna 1-3 została po rewitalizacji sprzedana, utworzona spółka miejska. No, mieszkania są wynajmowane na przetargu 25 zł brutto za metr. No, ale się ludzie. Panie Błyski, jesteś na Facebooku, no to w Niemczech nie ma w ogóle mieszkań komunalnych. To nie ma. Jak ktoś zwraca uwagę, że to jest nieprawda, to mówi, oj tam, no tam może, to oj tak, tu już się wyraziłem ogólnie, ale tak naprawdę to nie ma. No po prostu, jakby to jest ideologiczne. Tak, u nas jest po prostu jakaś kalka, że mieszkania komunalne są tylko dla osób, prawda, bardzo biednych. A tak absolutnie nie powinno być. Nie ma, to oni nas zmuszają, prawda, do brania kredytów na 30 lat, zadłużania się na całe życie, żeby mieć mieszkania prywatne nigdzie w cywilizowanym i zachodnim świecie. Tak nie jest, że jesteś uwięziony po prostu kredytem do końca życia. Jak chcesz mieć mieszkanie na własność, to możesz sobie je kupić, ale jak chcesz wynajmować od miasta, to wynajmujesz od miasta. I zależy jeszcze od tego, ile zarabiasz, tyle płaciesz na mieszkanie. I tak moim zdaniem powinno być. I mam nadzieję, że też w Łodzi też tak... Ale na zachodzie jest tam mieszkania socjalne, to są w blokach i dostaje w zależności ile osób jest. No dostaje tyle mieszkań. Tak. Mam pytanie do obu panów, a jak się zachowuje opozycja do władz, jeśli chodzi o... Właściwie nie było opozycji, zanim się pojawiliśmy, więc tak powiem. No opozycja, przepraszam, tak informowałem, że jak jest, ale no właśnie nasza działalność się między innymi wzięła z tego, że z całym szacunkiem dla Prawa i Sprawiedliwości oni nic nie robili, tak? I w żaden sposób się w te sprawy nie angażowali. A Sojusz Lewicy Demokratycznej, no to już zupełnie, tak? Sojusz Lewicy Demokratycznej był po prostu koncesjonowaną opozycją utrzymywaną przez Platformę Obywatelską. No właśnie. Więc, ale nie robili dlaczego? Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość się robiło? Ja nie mam pojęcia, czemu nic nie robili. Oni robili aferę prywatyzacyjną rok temu dopiero. Znaczy, a co wcześniej robiło? Przecież w Warszawie było... Ilu jest radnych? My mamy jeszcze te dzielnice, więc my tych radnych mamy po prostu setki, tak? Było 200 czy 300 radnych PiSu, senatorów PiSu, PiSu i oni nic nie robili. I moje pytanie, ja nie wiem, czemu oni nic nie robili. Jak to nie było prykazu z góry? No, się nie ale dlaczego nie było prykazu? Dobrze, że teraz się wzięli do roboty, ale trochę późno, no. Proszę, a ile razy tutaj obecny Jaśmiłek był w uchu prezesa? Właśnie, to jest główny problem. Tak. Jak pan powie, jak jest w Łodzi. Transparentnie. Ja powiem, że w Łodzi radni PiSu wspierali naszą działalność przy różnych kamienicach. Tak? I zresztą wspierają nas do tej pory. I radni nawet w jeden sposób nas wspiera cały czas. Także no, nie jest tak źle. A jacy radni PiSu mogę widzieć? Pan poseł Buda. No i nas najczęściej wspiera w tej chwili, jeżeli chodzi o posła, to poseł Buda, a radni no to Marcin Zalewski. Ale nie Bagorewski. Kruścik, tak. A czy, bo państwo tym tematem się interesuje, czy w sposób zorganizowany, formalny i nieformalny od którego roku? Ojejku. Ja sam na przykład już od 20 lat, kiedy moją kamienicę przejął prywaciarz. To pytanie jest za prezydenta Kropywnickiego. Jaka była współpraca w tym zakresie, kiedy władza miała po prostu, tak zwana pisowska, miała dużo więcej możliwości i narzędzi? To znaczy, powiem tak, wtedy za bardzo mi do tego uwagi też nie przyjąłem. Ale Kropywnicki to w ogóle nie dyskutował z nikim, nie dał nawet powiedzieć sobie cokolwiek, czy pytania zadać. Ale było dokładnie to samo, były sprzedawane budynki i tak dalej.
a najwięcej budynków zostało sprzedane w latach 80. Ja wtedy pamiętam, bo byłam zatrudniona w dziale lokalowym. I wtedy szły po kolei, nawet chcieli później, przeszłam, bo sprywatyzowaliśmy sklepy, przeszłam sobie na sklep i chcieli kamienicę, w którym był nasz sklep sprzedać. No to my też poleciałyśmy, że też chcemy kupić, a mamy prawo pierwokupu, bo tam ludzie, których sprywatyzowaliśmy, prowadzili ten sklep od ponad 10 lat i przestało, nikt nie kupił kamienicy. Ale mówi pani, że lata 80. czy po 89? Po 80. zaczęło się już wtedy, jak pan ten, panka był prezydentem. Znaczy, problem Łodzi zaczął się w roku 90, kiedy zaczął rządzić Łodzią Świętej Pamięci Grzegorz Szpalka. Wtedy pojawiło się pierwszy projekt mieszkań komunalnych między Olechowem a Widzewem Wschodem. Nawet jeden z prezydentów. Wtedy pojawił się projekt, tak naprawdę miasto zaczęło zachowało się jak paser, to znaczy dokładnie wiedziało, że kamienice są w zarządzie i pomimo wpisów w księgach wieczystych miasto sprzedawało lokale, między innymi na Piotrkowskiej, sprzedawało zarówno mieszkania, jak i mieszkaniówkę, jak i lokale sklepowe. Potem była uchwała lokatorska o zbywaniu mieszkań komunalnych na rzecz lokatorów tam z rabatem. To były czasy już późnego Grzegorza Palki, wczesnego Marka Czekalskiego. I to już jechało tak naprawdę do dzisiaj. Znaczy, problemem genetycznym Łodzi jest to, że Urząd Miasta doskonale wie, że handluje nie swoją własnością i nie robi, i nią handluje i nie robi nic, żeby tą własność przejąć w 100% na własną rzecz. Tworzy jakieś hybrydy. Jeżeli sprzeda się na przykład 6 lokali w kamienicy, nie wiem, 20-lokalowej, bo to znajduje się właściciel, to ludzie, którzy mają te 6 mieszkań, są w pułapce. Są naprawdę zgniatani. To jest przykład. To są przykłady Warszawy, gdzie miasto sprzedawało mieszkania w kamienicy, a po czym nie reprywatyzowało kamienicę i ludzie są w zamieszeniu. Ale to jest... U nas zablokowano wykup lokali komunalnych. Znaczy, u nas parę lat temu, już nie pamiętam w którym roku, po prostu Rada Miasta przegłosowała zakaz wykupu lokali komunalnych i to moim zdaniem było robione po to, żeby można było potem robić te wszystkie dile na reprywatyzacji. Faktycznie jest mnóstwo sytuacji takich, w których wspólnoty mieszkaniowe były przez tych nowych, większościowych udziałowców po prostu no, też czyszczone. Tak? Oprócz tego zostały uwolnione stawki najmu, to wiadomo, tak? Że można podnosić stawki najmu właściwie bezkarnie, wielokrotnie. Nie ma ochrony najemców, co też jest bardzo ważną okolicznością, która nas różni od zachodu, bo jednak na zachodzie nie ma tak, że można przyjść na dzień dobry podwyższyć komuś czynsz o 200-300%. To jest po prostu nielegalne. U nas w Łodzi jest to troszkę inaczej, tam jest tak wszystko co może. Wydawa nawet konkretne, można powiedzieć, dekrety, tak? Które mówią, że jeżeli 80% mieszkań w budynku jest już prywatyzowane w wspólnotach, to resztę mieszkań trzeba też sprzedać. Nikomu. W tym momencie jest to zrobione w ten sposób, że lokatorzy dostają pisma, że albo wykupią, albo mają 3 miesiące na wyprowadzkę. Bo ja nie wiem, ja jestem za wykupem nowych mieszkań z lokatorów, tak więc jakby... Takie pisma z urzędów do nas to lokatorów przychodzą. Ale u nas nie było, może znaczy, ci ludzie się znaleźli w pułapce, tak? Bo mieszkania były inaczej niż u państwa, były własnością miasta. Ci ludzie wynajmowali od dziesiątek lat od miasta w dobrej wierze i nagle zaczęły się dziać procesy, w których nie mieli prawa występować jako strona w postępowaniach, tak? Że oni nie byli stronami. Również odbierano prawo stronom nawet właścicielom lokali i przez podwyższanie funduszów remontowych też wyganiano właścicieli tych właścicieli, którzy mieli księdze wieczyste, tak? Także ja znam taką historię, gdzie podwyższyli jednej dziewczynie do 10 tysięcy złotych za miesiąc, tak? Ona miała 100-metrowe mieszkanie i miała płacić czy funduszu remontowego 10 tysięcy złotych miesięcznie. No i po prostu po 3 miesiącach dostała wyzwanie od komornika, bo jeszcze jej nie opowiedzieli tego, że to podwyższyli, bo to z zebranie wspólnoty mieszkaniowej, a tam ten nowy deweloper na 90%. No i ona została zmuszona do sprzedaży swojego mieszkania. Tak samo. A ja pana chciałam spytać,
spytać, czy jest szykowana jakaś ustawa, która by zablokowała właśnie wyrzucanie ludzi na bruk. Tak. A, czyli wyrzucanie ludzi na bruk, to niestety nie. Nic o tym nie, nie wiadomo. Wiem, że jest przygotowana ustawa reprywatyzacyjna i to wystąpił Patryk Jaki z takim projektem i wiem, że on jest torpedowany wewnątrz PiS-u. Bo on się nie podoba bardzo wielu środowiskom, które PiS wspiera. Nie podoba się między innymi też Kościołowi katolickiemu. Ale ta ustawa, którą Patryk Jaki zaprezentował, moim zdaniem jest sprawiedliwa i mam nadzieję, że ona zostanie uchwalona. No, w skrócie mówiąc, ona przewiduje odszkodowania, zablokowanie reprywatyzacji budynków wielorodzinnych i odszkodowania w wysokości 20% wartości dla przedwojennych właścicieli, tylko dla przedwojennych właścicieli, znaczy spadkobierców przedwojennych właścicieli, ale już nie osób tam, nie wiem, po ciotków, krewnych itd., tylko w pierwszej linii. Osoby, które są dziedziczą. I była ostatnia debata na ten temat, zorganizowana przez Gazetę Polską, zresztą tutaj chyba przez pana redakcję była zorganizowana, jeśli nie pamięć, nie imię, na Foxa. I tam był bardzo duży opór wewnątrz samego środowiska Prawa i Sprawiedliwości przed tą ustawą, więc trzeba wspierać tutaj Patryka Jakiego w tej sprawie. Ale dlaczego jest ten opór? No bo... Jest to interesu. Ta ustawa nie obejmuje wszystkich przypadków nacjonalizacji, to raz. Dwa, nie obejmuje spadków nieobjętych, tak? Czyli znowu mamy pustkę, tak? Naprawdę załatwiamy sprawę Warszawy, ewentualnie budynków, które wchodziły w skład kompleksów przemysłowych, bo jeżeli się konfiskowało zakład przemysłowy, to się konfiskowało go z budynkami, tak? Ogrodowa w Łodzi, tak? Ustawa prywatyzacyjna załatwia ulicę Ogrodową w Łodzi, tak? Mogą być roszczenia spadkobierców właścicieli zakładu poznańskiego do Ogrodowej, tak? Ale nie załatwia sprawy Piotrkowskie i okolic. Czy nie załatwia spraw. Nie załatwia spraw spadków nieobjętych, czy mienia, które ma właścicieli, ale my ich nie znamy, nie możemy ich dotknąć, bo nie wiemy, gdzie oni są. Jest pan. Okej, ja nie chcę teraz się wdawać w dyskusję, bo wydaje mi się, że jednak to ta kwestia była, jest też dość istotną kwestią w Warszawie, więc. Ale okej, nie chcę się tutaj. Ja to przeczytałem. Okay. Na swoje nieszczęście. Bo ona naprawdę ma lukę. Okay. Ale jest konsultacja, teraz jest szansa, żeby to się poprawić. Ale tego tak naprawdę ustawa. Znaczy, te sprawy. Tych spraw tą ustawą się nie załatwi. Tak? Ponieważ tu trzeba albo nakładkę na kodeks cywilny, albo nakładkę na kodeks cywilny, prawo małżeńskie i tak dalej, tak? No, albo trzeba zmusić, tak jak pan powiedział na samym początku, po prostu panią Zdanowską, żeby zaczęła te procesy zakładać i robić. I jednak z całym szacunkiem, ale tam kilkadziesiąt tysięcy złotych to nie są aż takie duże kwoty, prawda? Szczególnie w budżecie dużego... że pani Zanowska to nie przyszła tutaj na debatę ze względu na to, że dowiedziała się, że my będziemy. Mhm. Ale sama przecież podobno stworzyła projekt ustawy prywatyzacyjnej. Pani Zanowska, tak? Tak, podobno stworzyła. Hanna Gronkiewicz. Ktoś go widział? Właśnie to jest główny problem, tak? Właśnie to jest główny problem. Właśnie w tym dyskusji, tak jak mówię, Łodzią ma bardzo... Proszę? Tak, to jest pijak, tak, że ona stworzyła, ale no niestety PO jej to, tego nie puściło po to właśnie, żeby nie zrobić problemu. Nawet urzędnicy będący blisko pani Zdanowskiej nie widzieli. Hanie Gronkiewicz-Waltz. No, no też. Ale tutaj właśnie, jeżeli pan mówił, że jest opcja taka, żeby wszystko sprzedawać, tak? Tutaj też była dyskusja na temat podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych, tak dalej. Tu jest też bardzo, to trzeba podkreślić, jeżeli chodzi o Łódź. Łódź jest miastem biednym. Nie mówię tutaj oczywiście o naszych portfelach, tylko również jako miasto, jako samorząd. Mhm. I samorząd w ten sposób i tak się jak będzie poszukiwał środków. Tak? Czyli on wszystko będzie sprzedawał, jak leci. Mhm. Czy to jest prawne, bezprawne, czy to jest paserstwo, nie paserstwo. Po prostu budżet ledwo coś się spina. Mhm. Więc oni i tak się wszystko będą sprzedawać. To, że te inwestycje, które miały miejsce w Łodzi, były tak drogie, że skąd 10 milionów teraz. No właśnie, dworzec na 3 miliony godzin. No właśnie, ten dworzec, który się tu przyjeżdża, który jest pusty, robi dość wyrenujące wrażenie, prawda? Ale ten dworzec nie jest inwestycją, jak jest tu bliska po państwa PKP S.A. Ale kto wydaje utrzymanie PKP? To jest dworzec spółki PKP S.A., tylko
parkingi podziemne są własnością. No ale miasta cały układ komunikacyjny miasto zbudowało. Miasto zbudowało wyłącznie układ komunikacyjny i drogowy, z tym, że środki na drogi to były też wkład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Więc tak naprawdę miasto nie włożyło w ten dworzec aż tak dużo pieniędzy, włożyło za to WC1, znacznie więcej pieniędzy i to jest problem. I tak, proszę pana, wkłada cały czas, bo to puste WC1 trzeba cały czas tak utrzymywać. Tak jest. Obrzez to. Znaczy tu się pojawia problem rewitalizacji, znaczy Łódź nie weźmie środków europejskich na rewitalizację, jeżeli nie włoży co najmniej około chyba 40% wkładu własnego. A miasto wkładu własnego nie ma. I nie ma także środków, żeby wyłożyć za właścicieli, których nie ma. Czyli pojawia się problem, że albo sprzedamy te nieruchomości, nowi właściciele, zgubimy ich podwójnie, bo raz, że weźmiemy forsę od nich za kamienicę, po czym weźmiemy drugą kasę na to, żeby te kamienice zrewitalizować. I tu jest tło takie, że te kamienice pochodzą z wieku XIX, od początku XX. One są naprawdę w bardzo złym stanie technicznym. Tam nie ma centralnego ogrzewania. Tam się nie da podłączyć centralnego ogrzewania. To wszystko jest na piecach kaflowych. Ja mieszkałem przez całe życie w takiej kamienicy, więc wiem, jak one wyglądają. I problem polega na tym, że przez lata Polski Ludowej w te kamienice nie inwestowano, bo nie można było, to była własność prywatna. Duża część kamienic jest bez podpiwniczenia, z niskimi fundamentami, a ludzkie tereny to są tereny pobagienne. Wybudować wchodzi tak, że tutaj łatwiej by było wyburzyć i postawić od nowa identyczny obiekt i taniej by to kosztowało, niż remontować ten, który jest. Problem wilgoci jest w cudzysłowie jest hitem właśnie w tym całym projekcie Miasto Kamienic, bo on jest tak źle zrobiony, że tam przecież nie wiem, czy państwo... Nie zabezpieczają. Nie zabezpieczają i już tam wchodzi wilgoć, tak? Czyli trzeba sobie wyobrazić. Jest wielkie PR-owe przedsięwzięcie, Miasto Kamienic. Za 10 lat będzie wszystko grzyby. Robimy wielkie remonty. I to już jest grzyb. Tak? Jest wyremontowany, czy jest pseudo wyremontowany z tego opinia. I już jest grzyb. Po prostu wierzchu zrobione, a zabezpieczenie. Zabezpieczenie i już jest grzyb. A to złożymy, że jest tak, że elewacja jest skończona. Ja mam takie pytanie, że chciałbym wrócić, bo powiedział pan, że jest pan za to, żeby mieszkańcy mogli zbudować mieszkanie. Tak jakby ja dobrze interesowałem mniej więcej, że w Wielkiej Brytanii na przykład to jakby efekt jest mniej więcej ten sam, jakby jak wiem, oczyszczenie tych kamienic. Ludzie, okej, okay, pierwotnie mogą je kupić, ale praktycznie w przeciągu tam, nie wiem, 10-20 lat w zasadzie następuje wyparcie tych oryginalnych mieszkańców wtedy przez... Wiesz co, znaczy tu jest w Warszawie są sytuacje naprawdę absolutnie, moim zdaniem, niesprawiedliwe i dramatyczne, że masz sytuację, choć w mojej własnej kamienicy, gdzie 60% lokatorów wykupiło mieszkania, a 40% nie miało pieniędzy albo nie wiedziało, bo to było, nie wiem, 3 tygodnie w lipcu 1992 roku i oni teraz są wrzucani na bruk, bo oni nie mieli tego farta i nie wykupili tych mieszkań. Tak? I nagle masz ludzi, którzy żyli na tym samym poziomie. I po 10 latach jednych masz po prostu zdeklasowanych, wyrzuconych na przedmieścia, zadłużonych, a drugich, którzy mieli dokładnie taki sam status, dokładnie tą samą historię, masz królów życia, bo udało im się, prawda, wykupić. I to uważam, że to jest skrajna niesprawiedliwość. Oczywiście są takie sytuacje. I moim zdaniem zablokowanie wykupu lokali komunalnych, to nie muszą być bonifikaty z tyłu 95%, jak było kiedyś, to może być mniej, to powinno być zależne od długości najmu, też uważam, tak, że nie powinno być tak, że ktoś, kto mieszka 10 lat, ma taką samą bonifikatę, kto mieszka 60, ale uważam, że to jest po prostu kwestia elementarnej sprawiedliwości, że jeśli już się zdecydowano na to, że jeśli kiedyś została podjęta taka decyzja, to trzeba po prostu dać możliwość wszystkim wykupu tych mieszkań po prostu. Tak, ale wydaje mi się, że to jest po prostu zły kierunek jakby właśnie wprowadzania tego mechanizmu. Ale też masz ogólnie taki metapoziom pewnie tak, masz na taką rację, ale też z drugiej strony Warszawa jest miastem w przeciwieństwie do Łodzi bogatym, która ma bardzo dużo ziemi i może sama realizować nowe inwestycje komunalne, które po prostu nie robi. I zamiast po prostu sprzedawać ziemię deweloperom, to powinna sama budować mieszkania komunalne. No tak, no tutaj to i za te pieniądze, które by też uzyskano z wykupu mieszkań, to można by było spokojnie też wybudować bardzo, bardzo wiele. I tu już się zgadzam, że nowe mieszkania komunalne, które są już oddawane, nie powinny być na sprzedaż. Ale tam, gdzie pozwolono na wykup mieszkania,
to moim zdaniem naprawdę głęboką niesprawiedliwością. No tak, że to są jakieś tam konkretne spadki. Ja to wiem po prostu z mojej własnej kamienicy. Moja mama wykupiła, miała ten fart, że wykupiła mieszkanie komunalne, a sąsiadka z domu nie wykupiła. Na szczęście do reprywatyzacji nie doszło, ale no, prawdopodobnie została po prostu wyrzucona z tego mieszkania. Państwo, żeście tutaj poruszyli nie raz i nie dwa taki wątek dotyczący podwyżek czynszów w mieszkaniach komunalnych. Mam nadzieję, że większość z Państwa jest świadoma tego, że jednocześnie podwyższając Wam czynsze za Wasze mieszkania, no za śmieszne pieniądze sprzedaje lokale użytkowe przy ulicy Piotrkowskiej. To są lokale, w których mieszczą się speluny z wódą po prostu, z tanią wódą. To się robi w ten sposób, że to, powiedzmy 6 lat temu wszedł tam jakiś pan, tak? Notabene dobry znajomy pani Zdanowskiej. Podpisał umowę, która opiewała, czynsz miał wynosić mniej więcej 15 tysięcy złotych miesięcznie. 15 tysięcy złotych miesięcznie. Potem się aneksami różnymi obniża i dochodzimy do kwoty około 7 tysięcy. 7 tysięcy, 6 z kawałeczkiem, tak? Po czym naturalnie, no w związku z tym, że pan jest długo tym podnajemcą, ma prawo pierwokupu. Ale powyżej 10 lat jest. Sprzedaje, nie miał mniej, dużo mniej. Korzystał jako najemca. Ale jakoś takoś się stało. Sprzedaje się za powiedzmy za 1 000 000 zł. To są śmieszne pieniądze w sytuacji, kiedy handluje się tanią wódą, tak jak mówię, przy ulicy Piotrkowskiej, tak? Lokal 120 parę metrów. Voilà, można zrobić interes. Może pan jest doradcą pani Zdanowskiej? Proszę? On jest doradcą pani Zdanowskiej. Ten pan jest... Bo jeden z restauratorów był jej doradcą. Proszę pana, ten pan, pani Zdanowska... Właściciel lokalu. Dla ułatwienia powiem tak, pani Zdanowska wszystkie swoje klęski i zwycięstwa świętuje w lokalu tego, w jednym z lokali tego pana. W Łodzi Kaliskiej. Co więcej, jeszcze powiem, że na przykład jest taka sytuacja, że jedyna firma, która wyburza kamienicę w Łodzi, też należy do pana Wątkiego? Aha. Tak? Czy pana męża z pani Zdanowskiej? Syna. Ale te układy deweloperskie to jest w każdym mieście jest to samo. Tam jest parę firm deweloperskich budowlanych, które mają układ z władzami miasta i one mogą budować, one mogą realizować inwestycje, a reszta nie. I do nas to nie jest tak, że ja jestem uczestnikiem, nie ma tego, że ja jestem przeciwko deweloperom czy właśnie firmom budowlanym. No nie, ja jestem na tym, żeby były równe zasady gry dla wszystkich, tak? Że nie jest tak, że ktoś ma specjalny kontakt i prawda, ale tu są największe pieniądze w tych spółkach deweloperskich i budowlanych i tam będzie największa korupcja. I to jest proste i tak jest niestety na całym świecie, tylko z tym trzeba walczyć. Trzeba o tym głośno mówić, to jest primo. Dwa, trzeba zawiadamiać służby odpowiednie. Ja bardzo długo się bałem zawiadamiać prokuraturę i CBA-u i myślałem, że to jest takie zbyt radykalne, ale... Nie ma innej drogi. W Łodzi jest tak, że jest duża firma budowlana, która buduje co inwestycję zorganizowaną przez miasto. Budowa się kończy. Jestem prawie pewien, że w mieście powstanie pomysł kolejnej wielkiej budowy uszczęśliwiającej mieszkańcy, kolejny stadion, przebudowa ogrodu zoologicznego czy coś. Będzie przetarg i znowu ta firma wygra. Bo jest za projektu i buduj, tak? Czyli ci najmniejsi są. Dobrze, ja przepraszam jeszcze, żebyś dokończył ten wątek, bo myślę, że jest ważny. Mamy 12 minut. Ten wątek, co robić? Co radzisz mieszkańcom i ten wątek zgłaszania do służb? A szczególnie jak to, co zostaje sprzedane. Przede wszystkim rozumiem, że wy się już organizujecie i to jest absolutnie najważniejsza sprawa, żeby nie działać w pojedynkę, bo zazwyczaj to są sprawy, które wszędzie wyglądają tak samo, tak? To znaczy podobnie, tak? Że wy się będziecie mierzyć z podobnymi sprawami, z podobnymi problemami. Więc po pierwsze organizować się, tak? To jest pierwsza kwestia, to jest zakładać stowarzyszenia, działać społecznie. Stowarzyszeń trochę jest. U nas jesteśmy tylko my i jest nas parę osób. No to jest dramat, bo jeśli społeczeństwo jest jak piasek,
no to wiadomo, co się dzieje, tak? Znaczy, to z takim społeczeństwem można robić wszystko. To nie jest żadne społeczeństwo, wtedy to jest zbiór ludzi, tak? Więc jakby trzeba budować więzi i solidarność między ludźmi i to jest absolutnie... Dlatego teraz ty, tyle ludzi tu przyszło. No właśnie, jestem bardzo, że tak powiem, bardzo mi jest miło i widzę, że Państwo chyba robicie dobrą robotę, bo się stanie tak zorganizować i takie osoby i taka działalność trzeba wspierać. Ja osobiście mam dwóch, trzech prawników, nie mam najlepszego zdania o prawnikach, ale są też uczciwi prawnicy, którzy pomagają w różnych sprawach, tak? I dobrze jest, jeśli będą Państwo mieli takich prawników. Szukamy. Prawnicy są nastawieni na to, że dużo zarabiają. No właśnie, no nie. No oni muszą być prawnikami. Dlatego wybierają prawo. Dlaczego Państwo mówili się statut stowarzyszenia, tak? Tak, bo też problem z prawnikami jest taki, że oni działają na dwie strony, prawda? I to trzeba na prawników zauważyć, ale myślę, że tutaj kwestia prawnika jest absolutnie kluczowa, tak? To jest pierwsza rzecz. Jakby działać na poziomie prawnym, zarówno jeśli chodzi o postępowania sądowe, jak chodzi o zawiadomienie służb. Ale i tworzyć nacisk polityczny, bo ja poszedłem, zdecydowałem się na start wyborów w 2014 roku, bo czułem, że nikt mnie po prostu nie wysłucha inaczej, jeśli ja tym ludziom nie zagrożę stratą stołka, tak? Że dopóki ja nie przyjdę i powiem, słuchajcie, prawda, chcę wam po prostu zagrozić, tak, i zabrać wam wasze miejsca w Radzie Dzielnicy czy Radzie Miasta, to oni w ogóle nas nie słuchali, tak? I ta zmiana przyszła tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy myśmy się zorganizowali, wystartowaliśmy w wyborach i pokazaliśmy, że nie będziemy po prostu dali sobie tak pomiatać. Póki jesteście przedmiotem, a nie podmiotem tej dyskusji, no to będziecie zawsze jakoś tam na przegranej pozycji. Więc zarówno kandydowanie z list partyjnych, no nie polecam, ale można, tak? Ale też właśnie tworzenie własnych komitetów, organizowanie się oddolne. Jeśli chodzi o takie praktyczne, trzeba zainteresować media, trzeba pokazywać mediom ludzkie historie i umieć też zainteresować media. To jest trochę, w Warszawie głównie to działa w ten sposób, że media lubią obrazki, tak? Więc media potrzebują jakichś prostych, wizualnych rzeczy, więc musicie też o tym myśleć, musicie nauczyć się współpracować z mediami. Widzę, że już to wszystko robicie, tak? Więc może ja posłucham tak naprawdę, co wy czujecie, że jest głównym problemem jakby w pchaniem dalej pchać ten wózek do przodu, bo to nie jest tak, że ja zresztą wszystkie rozumiem wszystko. Z naszej strony ja mówię przede wszystkim sądy. Przede wszystkim sądy. Sądy czy prokuratury w dalszym ciągu uważają to skończone. Sądy, mimo tego, że sądy prawo powinny być orzeczone orzekają nieprawidłowo. I tak mówię, nawet czasami jest tak, że występują dwa wyroki w tej sprawie. Ja mam dwa wyroki, które zostały oddalone. Jak to sąd stwierdził, pozew nie do końca tego dotyczy. Okej. Przede wszystkim na tej zasadzie. Prokuratura umarza kwestię techniczną budynku, tak? Jeżeli z parteru widać dach na czwartym piętrze, no to chyba jest coś nie tak. No chyba tak. Jeżeli piwnice mają dwa piętra, a półtora jest zalane w wodzie, nadchodzi zima, też jest chyba coś nie tak. No, a tak jest u Państwa na I to jest kamienica, która znajduje się w odległości 100 metrów od Placu Wolności. To jest samo centrum. Ja z jednej strony teoretycznie z okna widzę ulicę Piotrkowską, z drugą stronę widzę manufakturę. To jest lokalizacja bomba, tak? Tak. Jeszcze kamienica wyglądała. Trzy lata temu mieliśmy konferencję prasową. Także kilka telewizji było i coś się ruszyło. Ruszyło się o tyle, ponieważ teraz telewizja i radio w rękach PiS i oni się chętniej tym problemem zainteresują niż jak rządziła Platforma. No tak. Więc następuje tutaj pewne przegrupowanie sił i warto zwracać się do radia i telewizji w Łodzi, bo oni Radio Łódź czy Telewizja Łódź się teraz zainteresuje sprawą. Ja myślę, że pani Zdanowska się tym nie zainteresuje, dopóki ona nie poczuje się zagrożona, tak? Znaczy do tego się chyba niestety to sprowadza. Więc musicie Państwo. Moim zdaniem no nie, ale są wybory, są w tym roku. Ona się śpieszy, żeby... Tutaj są Państwo z kamienicy na ulicy Wschodniej. Przed poprzednimi wyborami przez pół roku nie mieli wody na kamienicy. Przez pół roku. Wystosowali pismo do Pani Zdanowskiej.
z prośbą o pomoc, żeby miasto postawiło chociaż beczkowozy, czy coś takiego. Ona nie czyta takich rzeczy. Sekretariacie to odwalają, proszę pana. Nie, Danoska będzie kandydować w wyborach i ona ma w sondażach 50 parę procent. To nie jest tak, że ona uważa... Ale to sondaga, nie przegrane ma. No dobra, ale jest nie będzie kandydować. A będzie kogoś kandydować? Nie ma. No słyszeliśmy, że ta pani, która została w tej chwili rzecznikiem. Ona jest też z Platformy, proszę pani. Ona Platformę opuściła w niejasnych okolicznościach. Bardzo jasne. Bardzo jasne. Wiemy, że będzie na pewno niezależny kandydat i będzie jeszcze na przykład z tego, co słyszeliśmy, kandydował z SLD. Jeden z wiceprezydentów. No, to świetne, parę zmian. Komunikat w mediach, że górę za Hanką i wszyscy przybiegają na pozwolność i się cieszą, bo pani Hania zrobiła i jeden przejazd. No to musicie jej te pilira popsuć po prostu. No tak, ale to jest największy pracodawca. Ale słuchajcie, no mi to zajęło naprawdę zanim popsuje i kupiła pani prezydent Hanna Gruntewicz-Walca, nam też to zajęło 3 lata. To nie jest tak, że się stryknie palcami i się zrobi. No ale wiemy o tym. Tylko my nie mamy czasu już, proszę pana. Ja wiem. Czy w Łodzi jest o tyle łatwiej, czy jest pewne narzędzie, którego my nie wykorzystujemy? Wojewoda łódzki odbił wojewódzki WIMP, czyli nadzór budowlany, tak? I wysłanie WIMP-u do kamienicy miejskie powoduje tak, znaczy takie trzy kontrole, tak? To jest tak, pierwszy to będzie wniosek o odwołanie miejskiego inspektora nadzoru budowlanego za brak reakcji. WIMP może wystąpić do Zdanowskiej o odwołanie. Dwa, może nałożyć na Zdanowską różne dziwne, nieprzyjemne kary w związku z kamienicami, co to na zagrożenie dla życia i zdrowia. Może w ostateczności wyłączyć kamienicę z użytkowania. Czyli wpuścić Zdanowską w taki kanał, że na tym ludziom musi znaleźć mieszkania. Dobrze pan powiedział, tak, może. Tak, może. W kamienicy podobno taki nadzór był i stwierdził, że jest okej. Okay. Dobrze, ale na poziomie miasta czy wojewody? Nie, jest na poziomie miasta, ale tutaj jest prywatna kamienica. Ale sorry, na poziomie miasta nad miejskim, znaczy powiatowy inspektor dla miasta Łodzi jest WIMP, czyli wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Wpuszczenie WIMP-u naprawdę zrobi koło pióra. Tak było w Krakowie i prezydent Krakowa po trzech takich nalotach stał się bardzo częstszy. My jako Stowarzyszenie Bratniej Pomocy jesteśmy stroną w postępowaniu administracyjnym, gdzie nas inspektorat nadzoru budowlanego dopuścił jako stronę w sprawie kamienicy przyleganą w 58. Kamienica jest w fatalnym stanie, w dalszym ciągu nie została wyłączona z użytkowania. A grozi miasto czy WIMP? Miasto czy wojewódzki? Powiatowy. Czyli miejski. Powiatowy musi zrobić. Czyli miejski, czyli trzeba wpisać. To roła trzeba. Tak, działania. Chociaż z tym rałem, że też różnie myślimy. Przyszedł ten, którego nie było i nic nie zrobił. Ale ja rozumiem, ale chodzi o to, że to był miejski inspektorat, który je podlega pani prezydent Stanowskiej. A tutaj pan mówi o wojewódzkim inspektoracie, który podlega... Ale Rafał, oni mają podzielone kompetencje, bo wielu miejskich rzeczy się nie wtrącają w powiatowe. Ale myślę, że pan jest próbował, ponieważ budynek stanowi zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz mienia. Można spowodować tak. Z względu na bezczynność powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wzywamy czy prosimy WIMP o interwencję. WIMP ma dwie drogi wyjścia. Albo sam wprowadza kontrolę, albo nakazuje prowadzenie tych czynności PIN-owi, tylko że PIN musi mu zameldować, co zrobił. I to jest idealny nadzór w sytuacji, kiedy jest w mieście, czy prezydent jest... Wojewoda jest z innej paczki niż prezydent, tak? I mamy miasto na prawach powiatu. No i miasto na prawach powiatu. Wojewoda jako organ centralny ma prawo nadzoru w pewnych kwestiach również nad samorządem, tak? Także zgłoszenie tego typu tutaj spraw do niego też jest to w tym momencie, dlatego że on ma narzędzia kontrolne, tak samo jak pojawiały się sytuacje kiedyś, że był komisarz miasta, tak? Nie było wprowadzenia prezydenta, tylko był komisarz, tak? Wprowadzony przez również wojewodę. Więc takie rzeczy mogą tamte się trafić, tak? W przypadku uchwały miejskiej dotyczącej nakazu opuszczania lokatorom mieszkań, w przypadku tego braku wykupu, jakby nie mogli wykupić tego mieszkania, tak? Skierowaliśmy jako stowarzyszenie pismo do wojewody o to, żeby zadziałał w tej sprawie, ponieważ według nas i według naszych ustalonych prawników
ta uchwała Rady Miejskiej jest niezgodna z prawem i niezgodna z konstytucją, że nie można nakazać komuś opuścić mieszkania, jeżeli nie wykupi. Wojewoda niestety zbył nas. Ale który? Teraz, niedawno. Czyli Rał. A wychodzicie, Państwo chodzą na sesję Rady Miasta, protestują na sesję Rady Miasta. Tak, tak. Można wejść na stronę naszego stowarzyszenia. No to będzie, to będzie. Dobrze, proszę Państwa, popatrzeć na Nowomiejską 9 głowy. Proszę Państwa, jest 20, a gość musi wrócić dzisiaj pociągiem, który ma 20.30. Czyli dwa głosy ostatnie dla panów. Podsumowanie. O matko, no ja musicie być silni i zjednoczeni, no inaczej nas zjedzą, tak? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak mam, co mam Państwu więcej doradzić, tak? Musimy być w kupie, no. Ale w Warszawie mamy więcej środowisk. Ja jestem ze swojej strony, jeśli mają Państwo jakieś sprawy, którym jestem w stanie pomóc, to ja deklaruję oczywiście jak najbardziej chęć pomocy. Jesteśmy w stanie do niego spróbować zaangażować media ogólnopolskie i pomyślę jeszcze, jak ewentualnie Państwa pomóc tym prawnikiem, chociaż cholera żadnego prawnika łódzkiego nie znam, ale bym poszedł. Ale mam czy dziecko powinno. Aha. Znaczy my... Mówię o obserwacji, najlepiej, żeby to nie było brak w Łodzi. A. Do sprawy Wysockiego, ja miałam tej pani właścicielki. Ja też Runia. To Runia, może z Warszawy. Pomyślę. Pomyślę. Nie powiązany żebyśmy mogli naprawdę z tym całym problemem, który obejmuje nie tylko Warszawę, Łódź, cokolwiek zrobić, to mieć środowiska lokatorskie, musimy się zebrać ze wszystkich miast. Ze wszystkich miast. Może trzeba zrobić jakieś spotkanie w Warszawie, w Warszawie, ale... O, Łodzi! Zrobić kongres! Tak, kongres klubów lokatorskich. I może też. Kongres jednak byłoby nie namyślić też problemu. Tak, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Ja jestem jak najbardziej za tym. Myślę, że jesteśmy w stanie ściągnąć organizacje warszawskie na pewno. Czegoś no. I pana Jakiego. I pana Jakiego zaprosić, żeby tak. On się zdeklarował i przedstawić mu listę postulatów gotowych, takich na stronie A4, żeby on wiedział, czego my chcemy. To jest bardzo dobry pomysł. Mamy pomysł na to, żeby chcieliśmy zacząć go realizować. O, no. Super, super. No to przynajmniej z jakimś konkretem się przejmiemy. Dobrze, proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję. Dla sytuacji w Łodzi jest jeszcze ważny ten kontekst, proszę Państwa, no najzwyczajniej świeci wyborczy polityczny w przyszłym roku, tak? Że po prostu powinniśmy pilnować tutaj tej kwestii. I jeżeli są jakieś komitety społeczne, które będą startować w wyborach pozapartyjne, to zachęcam Państwa do po prostu głosowania na nich, tak? Jeżeli one się zobowiążą do po prostu pracy czy wsparcia Państwa, tak? Dziękuję i zapraszam z na debatę prawdopodobnie poświęconą smogowi.